teraz wpadłam na pomysł omówienia również twórczości barokowej, ponieważ może to się przydać na maturze, zwłaszcza na ustnej maturze. Przypomnę, czym różni się poezja renesansowa od poezji barokowej. W renesansie dbano zarówno o formę, jak i o treść. Natomiast w baroku została naruszona równowaga pomiędzy treścią i formą. Forma rozrosła się, stała się wykwintna, wyszukana, czasami szokująca. Natomiast treść dotyczyła zwykle rozważań metafizycznych albo po prostu miłości. I właśnie omówimy sobie w tym momencie erotyk. Autorem jego jest Jan Andrzej Morsztyn, poeta dworski, a tytuł brzmi Do trupa. Zaczyna się on od słów: leżysz zabity, Jan też zabity. Ty strzałą śmierci, ja strzałą miłości. Ty krwie, ja w sobie nie mam rumianości. Ty jawne świece, ja mam płomień skryty. I tak dalej. Widać wyraźnie, że wiersz przede wszystkim jest sonetem, ponieważ składa się z czterech strof. Dwie pierwsze zbudowane są, każda z czterech wersów, dwie następne mają po trzy wersy. Poza tym jest to liryka zwrotu do adresata. Liryczne ja to nieszczęśliwie zakochany, liryczne ty to trup. Zatem mamy do czynienia z pozornym dialogiem, w którym liryczne ja może mówić, a liryczne ty nie może się niestety odezwać. Wiersz zbudowany jest na antytezach, czyli na przeciwstawieniu wartości kontrastowo odmiennych. W tym wypadku mamy do czynienia z porównaniem sytuacji nieszczęśliwie zakochanego do sytuacji trupa. I cóż się okazuje? Obydwaj są zabici. To jest podobieństwo. Jednak jeden strzałą śmierci, a drugi strzałą miłości. Tu mowa oczywiście o amorze. Jeden z nich jest zakrwawiony, chodzi o trupa, drugi nie ma w sobie rumianości, czyli jest po prostu blady, jakby pozbawiony krwi pod skórą. Jeden ma jawne świece, tu mowa o trupie znowu, a drugi ma płomień skryty, czyli żar uczucia, który nie daje mu spokoju. Trup jest przykryty suknem żałobnym, nieszczęśliwie zakochany, ma uwięziony umysł, który nie może normalnie pracować, ponieważ zdominowały go uczucia. Koniec jest paradoksalny, wynika z niego, że lepiej być trupem niż nieszczęśliwie zakochanym. Wiersz ten, jak zauważyliście, jest oparty na koncepcie, podobnie jak współczesna sztuka. Koncept to wyszukany pomysł. Tym pomysłem jest rozmowa trupa z nieszczęśliwie zakochanym. Jestem naszpikowany różnymi środkami poetyckimi. Mówiłam o antytezach. Przypomnę jeszcze alegorię Amora. Poza tym mamy tutaj również szereg różnych epitetów. Warto przyjrzeć się tej perełce poezji barokowej. Jest dość dowcipna i jeśli raz ją przeczytacie, to zapamiętacie na zawsze. Dziękuję za uwagę, zapraszam na następne.